Cześć, witam cię serdecznie. Nazywam się Krzysztof Król i w dzisiejszym filmie chcę opowiedzieć ci o tym, jak osiągać cele i spełniać marzenia. Jeśli interesuje cię ten temat, zaczynajmy! Skoro oglądasz ten film, to jesteś człowiekiem ambitnym. Człowiekiem, który chce wyrobić w sobie odpowiednią samodyscyplinę, chce wyrobić sobie silne nawyki, chce również realizować swoje cele i marzenia i robić to w najefektywniejszy sposób, no żeby jak najszybciej te rzeczy w życiu pozałatwiać, a później już się nimi tylko cieszyć. Więc dobrze trafiłeś, czy trafiłaś, bo dzisiaj chcę przekazać ci kilkanaście kroków, które pozwolą ci właśnie spełnić twoje cele i marzenia. Zaledwie wczoraj w niedzielę właśnie poprowadziłem bardzo podobne szkolenie do dzisiejszego filmu, więc dzisiejszy film będzie i rozwinięciem, i podsumowaniem tego wczorajszego webinaru. Oczywiście nie będzie się w pełni pokrywać z tym, co było w niedzielę, więc jeśli oglądasz szkolenie, to dzisiejszy film będzie równie, myślę, wartościowy. Natomiast zabierzmy się od razu za punkt pierwszy. Punkt pierwszy to jest sprecyzowanie twojego marzenia i od tego trzeba zacząć. Popatrz, ja w mojej książce Kodeks Wygranych, którą napisałem kilkanaście lat temu, opisałem to, jak będzie wyglądać moje życie. Napisałem tam, że będę mieć dom w Tajlandii, że będę mieć, no planowałem dom w Krakowie, no mam dwa mieszkania zamiast domu. Napisałem tam, że będę mieć majątek 11 milionów złotych, no jest troszeczkę większy, że uda mi się przeszkolić 100 tysięcy osób, no ta liczba już dawno, dawno, dawno temu została przekroczona, że będę mieć wspaniałą żonę i rodzinę z tą żoną, więc udało mi się zbudować nawet lepszą rodzinę i znaleźć nawet lepszą żonę niż kiedykolwiek mógłbym sobie wyobrażać, że będę mieć dużo siły i energii, więc jak ja to pisałem, mając tam 20 kilka lat, a teraz mam 40 lat, to jak widzisz, energii życiowej mi nie brakuje. Więc dla mnie sprecyzowanie moich marzeń życiowych, a zrobiłem to no dawno, dawno temu i podzieliłem się z tym 43 tysiącami osób, które czytały moje książki, no jak widzisz, było bardzo dobrym krokiem. Więc ty również zacznij od tego właśnie, żeby jak najbardziej odrzucić rzeczy, których nie chcesz mieć w życiu, bo precyzowanie naszych marzeń to nie tylko jest to, żeby wiedzieć, czego ja chcę, ale trzeba wiedzieć również, czego nie chcę mieć w swoim życiu. To jest równie wartościowe. Więc każde kolejne doświadczenie życiowe, każdy kolejny etap poszukiwania właśnie tego, kim chcesz być, jak chcesz żyć, co chcesz mieć i z kim chcesz to dzielić, jest dla ciebie wartościowy, bo ze wszystkiego uczysz się albo co mi się podoba w życiu, albo czego chcę unikać i tak jak mówię, obydwa elementy są bardzo ważne. Po tym trzeba zabrać się za to, żeby te marzenia bardzo mocno sprecyzować, przekuć w konkretne cele. Cel to jest już nie marzenie jakieś na zasadzie, o, chciałbym mieć duży dom nad morzem, albo w górach, albo w domu, tylko cel to jest, ja chcę mieć tamten dom, albo taki sam, który kosztuje powiedzmy 2,3 miliona złotych razem z działką, taki kolor okien, podłóg, tyle pokoi, taki metraż w ogrodzie, tego typu roślinki, rozumiesz? Cel to już jest konkret, to już można wycenić, bo jak jestem w stanie coś wycenić, to później mogę przejść do punktu trzeciego, czyli stworzyć do tego konkretny plan. Plan, zacząć dzielić ten cel na kawałki, no bo 2,3 miliona, no to mało kto zarabia w miesiąc, więc przeważnie zajmie to komuś kilka lat, może nawet kilkanaście lat. Ale jeśli sobie to podzielisz na kawałki, dodatkowo, jeśli jesteś w stanie podczas tego planu właśnie, poprzez to, że masz punkty kontrolne, to jesteś w stanie monitorować swoje postępy, korygować tą strategię, korygować ten właśnie plan, to dochodzisz do takiego punktu, w którym popatrz się, tu jest twój plan. Powiedzmy, że dzisiaj jesteś w tym momencie, a tu jest na przykład twój wymarzony dom, czy twoje wymarzone życie. I masz ileś tam kroków, ileś lat po drodze, prawda? To wymarzone życie będzie wpływać bardzo silnie na twoją motywację. Czyli to marzenie będzie działać na twój mózg, na twój umysł i zachęcać cię do pracy. Natomiast to, że dzisiaj ty wiesz, co masz zrobić, żeby chociaż o kolejny krok przybliżyć się, daje ci możliwość właśnie raz, że poczucia, że coś osiągasz, że coś robisz, że robisz kolejny krok, że zdobywasz kolejne cele cząstkowe, ale daje ci możliwość właśnie wykonania jakiejś akcji, nawet małej, która, jeśli ten plan by nie istniał, być może wydawała być się bezużyteczna. No bo odłożyć dzisiaj 100 zł na dom, który, a wiesz, że kosztuje miliony, to wydawało być się bez sensu, ale jeśli masz plan i ty wiesz, że ta stówka to jest okej, to jest wystarczające dzisiaj,
do zrealizowania tego planu na przestrzeni na przykład najbliższych 10 lat, to bardzo łatwo ci będzie to zrobić. Czyli widzisz, to marzenie gdzieś na końcu planu jest po to, żeby cię motywować, żeby pozwolić ci w ogóle stworzyć plan, ale te wszystkie cząstkowe elementy po drodze, nawet najbliższe dnia dzisiejszego, są po to, żeby właśnie wyznaczyć ci kolejne działania, malutkie kroki do wielkiego celu. Kolejna sprawa. To jest właśnie znaczenie tych celów cząstkowych w kontekście motywacji i monitorowania progresu. Fajnie, żebyś właśnie celebrował te wszystkie punkty pośrednie. No bo patrz, jeśli na przykład masz właśnie cel, mieć dom za 2,3 miliona, albo wymarzony samochód, albo wymarzony styl życia, sylwetkę, rodzinę, cokolwiek inne rzeczy, to za każdym razem, kiedy udaje ci się osiągać jakiś mały, nawet cząstkowy cel, to świętuj to, nagradzaj się za to. Niech twój mózg czuje, że nie tylko najważniejsze jest to osiągnięcie celu, ale najważniejsze jest, no, nawet ważniejsza niż ten cel, jest cała droga do niego. Bo popatrzcie, ile razy w swoim życiu zrealizowałeś jakiś cel, jakie marzenie. No i ile czasu się tym cieszyłeś? No kupiłeś sobie wymarzony samochód. Albo zdałeś na prawo jazdy. Jak długo odczuwałeś radość i szczęście z tego powodu, że udało ci się to osiągnąć? Kilka miesięcy? A może kilka tygodni? A może kilka tygodni? Może jeden dzień? A może kilka godzin? I później to już był standard. No dobra, prawo jazdy zdane już, cieszysz się tam, a fajnie, fajnie, idziemy świętować, a później na następny dzień wsiadasz do samochodu i już jest wszystko normalka. No jeżdżę autem tak jak wszyscy jeżdżą, nic z tym nie ma wyjątkowego. Więc popatrz, trzeba cię nauczyć też właśnie tej sztuki cieszenia się samą drogą do celu. A w tym właśnie pomagają te cele cząstkowe, w tym pomaga to, żeby pokochać samą tą ścieżkę. Że jeśli coś robisz, jeśli chcesz na przykład właśnie zbudować wymarzone ciało, to spraw, żeby cieszył cię każdy kolejny trening. No nie może tak być, że tylko cieszy cię ciało, a na siłownię, czy na jakiś fitness, czy na spacer, czy biegać, idziesz po prostu za każdym razem, o Jezu, jak mi się nie chce, ale to jest bez sensu, jak ja nienawidzę tej siłowni. To jest strata życia, to jest cholera marnowanie swojego życia. To już lepiej, żebyś pozostał taki, jaki jesteś i cieszył się życiem, niż cały czas sobie dokuczał. Więc trzeba nauczyć się właśnie tej całej ścieżki, prawda, żeby ona sprawiała ci przyjemność. I właśnie, chcę ci pomóc w tym, żebyś lepiej realizował swoje cele. Jeśli jesteś człowiekiem, który cały czas ma za dużo na głowie, no po prostu non-stop jesteś zapracowany, przemęczony, masz za dużo obowiązków, nawet brakuje ci czasu, żeby na chwilę się zatrzymać i zdać się na refleksję nad swoim życiem, czy ja robię wszystko, co to chcę, czy moje wygląda życie tak, jakbym chciał, czy po prostu żyję z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc, czekając na emeryturę. No więc jeśli właśnie masz natłok obowiązków, nie radzisz sobie z nimi, pojawia się stres, albo brakuje ci na wszystko czasu, żeby cieszyć się życiem, to mam dla ciebie rozwiązanie. W najbliższą niedzielę o godzinie 10 poprowadzę zupełnie za darmo dla ciebie szkolenie, na którym nauczę cię, jak zarządzać lepiej twoim czasem. Pokażę ci, jak lepiej ustalać sobie priorytety, jak zarządzać czasem i z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, ale również jak ten czas wykorzystać w długim terminie, na przestrzeni tygodni, miesięcy, czy lat, jak sobie to wszystko zaplanować w życiu, żeby osiągnąć wszystko, co chcesz, a jeszcze mieć po drodze kupę czasu wolnego, żeby cieszyć się swoim życiem. Więc jeśli chcesz to osiągnąć, to zapisz się od razu, tu masz linka wyzwanie90dni.pl/webinar, masz go tak samo wklejonego też pod tym filmem, w przypiętym komentarzu i w opisie filmu, więc od razu zarejestruj się na szkolenie. Również polecam ci, żebyś ustawił sobie alarm w telefonie na godzinę na przykład 9:30 w niedzielę, tak żeby nie zapomnieć, bo ja wiem, że wiele osób mi trafia na szkolenie po 2 godzinach, jak ja już kończę, a szkolenie jest tylko na żywo i ludzie się pytają, Krzysiek, czy będzie gdzieś powtórzone? No nie będzie nigdzie udostępnione, ani powtórzone, więc musisz być na żywo, żeby zdobyć tą wiedzę i zmienić swoje życie. Więc od razu zrób to, zapisz się i ustaw sobie przypomnienie w telefonie, a jeśli już to zrobiłeś, możemy kontynuować. Słuchaj, punkt 5. To jest szukanie różnych dźwigni. Ja bardzo często tu na filmach opowiadam właśnie o motywacji, o tym, jak tej motywacji poszukiwać, jak ją wzmacniać i właśnie kluczem jest zbudowanie odpowiedniej ilości i jakości dźwigni, czyli wzmacnianie tego swojego marzenia. Można to zrobić poprzez oglądanie zdjęć, na przykład wymarzonego domu. To bardzo dobrze wpływa na twoją wyobraźnię. Albo poprzez samo użycie wyobraźni, czyli zamknięcie oczu na minutę, na dwie, na pięć, na dziesięć,
I to jest naprawdę przyjemny proces, kiedy wyobrażasz sobie, jak ja będę się cudownie czuć w swoim wymarzonym domu, ze swoją rodziną, jak będę fajnie żyć, jak różne rzeczy będę robić. I teraz im więcej detali sobie wyobrazisz, tym lepiej ci to przyjdzie i tym bardziej intensywnie to wpłynie po prostu na twój mózg. I nawet jeśli wydaje ci się, że nie możesz sobie czegoś wyobrazić, to to i tak działa. Niektórzy po prostu, być może ty, mają tak szybko funkcjonujący mózg, że przechodzi od razu z pewnej koncepcji do pewnych odczuć i emocji i przeskakuje element po prostu zobaczenia jakiegoś obrazu. Ale to i tak działa, więc pracuj ze swoją wyobraźnią. Wykonuj różne ćwiczenia z podświadomością. Na przykład w wyzwaniu 90 dni jest mnóstwo takich ćwiczeń, które właśnie, w których prowadzę cię, czy Jan Gajos, współtwórca tego programu, prowadzimy cię właśnie, no jak za rękę, przez fajną przygodę właśnie w głąb twojej wyobraźni, podczas której ty pewne rzeczy układasz sobie po prostu w głowie. Można też wzmacniać swoje marzenia poprzez próbki. Różne próbki, a próbką może być na przykład wynajęcie na weekend twojego wymarzonego domu. No chcesz go kupić, ale może jest na Airbnb podobny, albo nawet ten sam, do wynajęcia na przykład za weekend. No to jest warte każdych pieniędzy. Możesz wynająć samochód wymarzony przecież, nawet jak to będzie kosztować. Może to będzie nieopłacalne, bo wynajem samochodów jest dosyć drogi. Ale to nie wynajmujesz po to, żeby używać tego auta i je wynająć na 10 lat, tylko po to, żeby właśnie zaprogramować swój umysł w kierunku tego marzenia. Kolejna sprawa to jest rola nawyków. Słuchaj, nawyki są bardzo ważne, zwłaszcza w kontekście osiągania różnych długoterminowych celów. A ja bardzo często też powtarzam, że najważniejsze rzeczy w naszym życiu wymagają długiego czasu, żeby do nich dochodzić. Żeby zbudować majątek, no to wymaga lat, czy nawet dziesiątek lat czasem, żeby to osiągnąć. Zarobić na wymarzony dom, tak samo. Żeby stworzyć wymarzoną rodzinę, znaleźć wymarzoną partnerkę czy partnera i stworzyć z nią rodzinę, to też przecież nad tym trzeba pracować przez cały czas, do końca życia, nie? Żeby utrzymać zdrowie, to znowu trzeba nad tym pracować. Utrzymać przyjaźń z kimś, też trzeba pracować przez wiele, wiele lat. I teraz, żeby sobie to ułatwić w życiu, żeby nie zapominać, żeby nie zatracić tej równowagi, to właśnie wyrabiamy sobie odpowiednie nawyki, pozytywne nawyki, które pozwalają nam dbać o najważniejsze obszary naszego życia. Ja na przykład mam nawyki takie, że rano jak wstaję, to od razu idę na trening. I robię trening każdego dnia, nawet jak mi się nie chce, to i tak to robię. Od wielu, wielu lat, od no chyba z 20 już ponad lat, no po prostu dzień dla mnie bez treningu to jest dzień, w którym nie czuję się dobrze. Więc czasem nawet, nie wiem, jak jestem w podróży, w samolocie i cały dzień gdzieś tam lecę i nie mogę tego treningu wykonać, to nawet się cieszę, że na lotnisku połaziłem i sprawdzam na telefonie, no czasem te lotniska są wielkie i się tam kilometry całe zrobi. Ale staram się po prostu zawsze poruszać każdego dnia. Mam nawyk tego, że oszczędzam i odkładam pieniądze. Czyli pomimo tego, że udało mi się w życiu zbudować bardzo fajny majątek, to i tak dalej jestem oszczędnym człowiekiem. Bo to, że ktoś ma, wiesz, 5, 10, 15, 20 milionów, to nie znaczy, że od razu może na lewo i prawo wywalać wszystkie pieniądze, bo to pokazuje rzeczywistość i historia, że nieraz nawet duże majątki potrafią doprowadzić kogoś do bankructwa. Więc ja dalej tak samo utrzymuję odpowiednią dyscyplinę finansową i robię to poprzez różne nawyki właśnie odkładania pieniędzy, inwestowania, negocjacji. Nie? Mam nawyk tego, żeby utrzymać dobrą jakość związku z moją żoną. A to jest nawyk, że robimy sobie raz czy dwa razy w tygodniu, robimy sobie randkę. W poniedziałki, no w różnych okresach życia dokładaliśmy też drugi dzień, na przykład czwartek, ale w poniedziałki to już od kilku lat minimum, w każdy poniedziałek po prostu mamy razem randkę. Opiekunka zajmuje się dziećmi, my mamy czas dla siebie cały wieczór, całą noc, mamy dla siebie. I to sprawia właśnie, że nasz związek dalej, pomimo tego, że jesteśmy już razem ponad 10 lat, że dalej jest tak gorący, a może i nawet bardziej, niż jak był na początku. Kolejna rzecz to jest, popatrz, radzenie sobie z różnymi przeciwnościami losu. Bo bardzo często właśnie na drodze do osiągnięcia jakiegoś celu, no, my się zatrzymujemy, przestajemy działać, no bo napotykamy jakąś przeszkodę. Może to być jakaś porażka. No i wtedy trzeba pamiętać, że porażki to są jakby kolejne kroki do osiągnięcia danego celu. Że rzadko kiedy w życiu udaje nam się coś osiągnąć, zwłaszcza coś ważnego, bez żadnych błędów, bez żadnych porażek. Więc trzeba się nauczyć, że to jest statystyka. Okej, chcę znaleźć na przykład wymarzoną żonę czy męża, to się muszę dużo na randki umawiać. No to nie będzie tak, że pierwsza osoba, bach i księżniczka w ogóle, albo książę na białym koniu i już wszystko będzie pięknie. Rzadko kiedy to się w życiu zdarza.
Poza tym ty nawet jakbyś spotkał tą osobę, a nie masz żadnego doświadczenia, to duże szanse są, że po prostu schrzanisz to, no bo nie umiesz się kontaktować z płcią przeciwną, nie umiesz randkować, więc pokażesz się od słabej strony i ta osoba nie będzie chciała się z tobą więcej spotykać. Jeśli napotykamy na różne porażki w życiu, to ważnym jest właśnie to, żeby wyciągać wnioski. Wyciągać wnioski z tego, jakie błędy popełniłem i poszukać jakichś strategii, które są bardziej efektywne. Bo strategię należy korygować. To, że ty budujesz sobie plan na życie, to nie znaczy, że ten plan nie będzie się zmieniać. Bo ja w moim życiu wielokrotnie modyfikowałem ten plan. Oczywiście najważniejsze rzeczy pozostały takie same albo bardzo podobne, natomiast mój plan się zmieniał. Więc dlatego trzeba szukać cały czas najlepszych rozwiązań, bo po to się rozwijamy, po to się uczysz, po to oglądasz dzisiejszy film, żeby właśnie to swoje życie cały czas naturalnie ulepszać. Kolejna rzecz, punkt 8. To jest też to, żeby w obliczu porażki być dla siebie wyrozumiałym człowiekiem. Czyli nawet widzisz, jak sobie postanowiłeś, że schudniesz, że będziesz codziennie chodzić na treningi, no i raz nie pójdziesz, albo zjesz jakąś pizzę, to nie chodzi przy tym, żeby się za to biczować i karać i wewnętrznie, mentalnie po prostu dołować. Bo to spowoduje tylko i wyłącznie dużą ilość stresu, który na siebie nałożysz, a za tym pójdzie jeszcze gorsze właśnie jedzenie i zajadanie stresu. Więc to będzie takie błędne koło po prostu, które nigdzie cię nie doprowadzi. A zamiast tego dużo lepiej właśnie być dla siebie najlepszym przyjacielem. Czyli to, żebyś nawet właśnie w sytuacji, kiedy miałeś chodzić na treningi codziennie, a nie poszedłeś raz. To żeby sobie to wybaczyć. Wybaczyć, ale jutro naprawiam swój błąd, idę ponownie na trening. Kolejna rzecz, punkt 9, to jest to, żebyś ustawił sobie różnego rodzaju przypomnienia. Poprzednio na przykład powiedziałem ci o tym, że można zdjęcia swojego celu rozrzucić dookoła siebie po domu, rozrzucić, w sensie umieścić je gdzieś, albo na przykład w telefonie na tapecie, tak żeby po prostu przypominać sobie o tym. Ale też wykorzystaj telefon komórkowy i powiadomienia nie po to, żeby dowiadywać się, co tam ktoś wrzucił na TikToka, Facebooka, Instagrama, tylko na przykład po to, że do wykonania trening. Albo na przykład przerwy w pracy, bo masz plan taki, żeby popracować nad swoją efektywnością, to fajną rzeczą jest na przykład robić sobie przerwy co pół godziny w pracy, odejść od biurka, gdzieś pochodzić, poruszać się. To bardzo pomaga po prostu, żeby dotlenić organizm, żeby na chwilę ten organizm się rozruszał. Twoje plecy ci za to podziękują, jak dużo siedzisz przy biurku, ale również będziesz dużo efektywniejszy w działaniu. Więc też można wtedy telefon wykorzystać, żeby ci po prostu co pół godziny o tym na przykład przypominał. Kolejna fajna rzecz to jest to, żeby monitorować codziennie swoje postępy. Ja prowadzę taką tabelkę w programie Numbers, to jest program, taka kopia Excela, tylko na urządzenia Apple'a. I ja w tej tabelce sobie zapisuję różne rzeczy, które chcę monitorować w swoim życiu. Zapisuję tam, ile spałem każdej nocy. Zapisuję każdego dnia, co zjadłem. Wszystko, co zjadłem, mam zapisane od wielu, wielu lat. Jaki trening wykonałem, ile czasu, jakie miałem samopoczucie. Więc zapisuję wiele różnych jeszcze tego typu czynników, które później sprawiają, że ja mogę monitorować swoje postępy, ale mogę też dostrzec różne rzeczy, które są nieefektywne. Bo popatrz, jedzenie bardzo istotnie wpływa na nasze ciało. A im jesteśmy starsi, tym jeszcze bardziej. Młody organizm to znieść może wiele różnego dziadostwa i dalej funkcjonować. Natomiast im jesteśmy już starsi, tym to jedzenie jest ważniejsze. I teraz możesz dostrzec poprzez właśnie taką tabelkę, które rzeczy ci nie służą. Które rzeczy sprawiają, że masz gorsze samopoczucie, że gorzej ci się śpi w nocy, na przykład jak wieczorem zjesz taką, a nie inną potrawę. Które rzeczy na przykład powodują stany zapalne. Bardzo często możemy mieć jakieś alergie, nawet nie na tyle istotne, czy jakieś nietolerancje pokarmowe, nie na tyle istotne, że powodują od razu jakąś silną reakcję i autoimmunologiczną, ale takie, że później przez 2-3 dni na przykład twój organizm faktycznie jest, bolą cię stawy, czy coś innego się dzieje takiego, niełatwe do powiązania, ale właśnie taka tabelka pozwoli ci dostrzegać tego typu rzeczy. Ale też ja ci powiem, że dla mnie na przykład taka tabelka jest bardzo motywująca, bo w niej każdego dnia wpisuję różne rzeczy, więc jak ominę trening, to muszę wpisać zero. Jak zjem coś, czego nie planowałem i czego nie powinienem jeść, to wiem, że w tą tabelkę później wpisuję to i czuję tak trochę, że nie poszedłem za swoimi decyzjami i że powinienem dzisiaj, jutro działać dużo lepiej. Więc to jest też fajna rzecz. Kolejna sprawa to jest to, żebyś skupiał się na, właśnie tak jak powiedziałem wcześniej w przypadku planu, pamiętasz? Powiedziałem ci, że mamy ten duży cel po to, żeby nas motywował, ale skupiać się powinniśmy na tych małych po prostu krokach, które wykonujemy każdego dnia. I teraz,
Żebyś nauczył się tego, bo to bardzo pomaga, żeby przezwyciężyć różne wymówki i różne triki, które na nas stosuje nasz własny umysł. Na przykład, że popatrz, twój umysł, no o, będziesz musiał trenować teraz przez następnych 30 lat, chodzić na te treningi, albo chcesz rzucić palenie, no to kurczę, już nigdy w życiu więcej nie będziesz mógł zapalić papierosa. I właśnie w takich momentach pomaga, żeby skupić się na dzisiejszym dniu. Czyli okej, ja mam swój plan, mam swój cel, ale dzisiaj skupiam się tylko na dzisiaj. Dzisiaj, jeśli chcę rzucić jakiś nałóg, to skupiam się na tym, żeby dzisiaj papierosa nie zapalić. To, co będzie jutro, to będzie futro. Dzisiaj po prostu, czy nie napiję się piwa, czy wódki kolejnej, czy nie zapalę papierosa, czy jeszcze jakąś inną rzecz zrobię. Myślę, że to będzie bardzo, bardzo cenne właśnie i jeśli nauczysz się tak po prostu dzień za dniem dbać o siebie, to zobaczysz, że prędzej czy później wyrabia się pewien nawyk i już jest ci dużo łatwiej to utrzymać w długim terminie. No i teraz właśnie, jeśli chcesz działać dobrze i efektywnie i mieć dużo czasu wolnego i osiągać dużo więcej, to nauczę cię tego w najbliższą niedzielę o godzinie 10. Przypominam ci jeszcze raz, żebyś ustawił sobie przypomnienie w telefonie, czy ustawiła i zapisał się na stronie wyzwanie90dni.pl/webinar, bo nauczę cię właśnie, jak możesz lepiej zarządzać swoim czasem. A my lecimy dalej, słuchaj, punkt 12. To jest to, żebyś znalazł sobie odpowiednie otoczenie. Odpowiednie otoczenie, które będzie cię wspierać. Dla mnie, ja ci powiem, ja mam w swoim otoczeniu takich ludzi, którzy bardzo mnie motywują do działania. Jest to na przykład moja żona. Nie tylko dlatego, że po prostu ją bardzo kocham i chcę, żebyśmy mieli fajne, szczęśliwe życie, dlatego wiem, że pewne rzeczy trzeba robić w tym życiu, żeby ono dobrze i rodzina, żeby dobrze funkcjonowała, ale też dlatego, że ona wie, jakie ja mam marzenia i cele i czasem mi o tym przypomina, nawet jak się gdzieś zagubię. To jest moja mama. Moja mama jest, mogę powiedzieć spokojnie, że jednym z najlepszych moich przyjaciół w życiu. Ona też mnie zawsze wspiera w chwilach kryzysu, ale również właśnie dopinguje, jeśli ja o coś walczę i coś chcę osiągnąć, więc też jest fajną osobą, która pomaga mi bardzo. Mam przyjaciół, typu na przykład Ryszard Chmura, typu Marcin Ziętara. To są moi przyjaciele, do których zawsze ludzie, którzy no też bardzo dużo w swoim życiu osiągają i ludzie, z którymi uwielbiam rozmawiać, bo zawsze jak my rozmawiamy, to nawzajem się po prostu motywujemy do działania, nawzajem się inspirujemy, coś tam ktoś osiągnął, to ja patrzę, a dobra, no to kurczę, to ja muszę przyspieszyć tempo, więc to jest takie pozytywne po prostu motywowanie się nawzajem. Ale pamiętaj o tym, żeby nie uzależniać swoich celów i działań właśnie od innych osób. Czyli te osoby, które masz w otoczeniu swoim, okej, niech one cię wspierają, trzymają za ciebie kciuki, ale nie na takiej zasadzie, że ty, żeby iść na siłownię, to potrzebujesz przyjaciela. Bo gwarantuję ci, że to nigdy w praktyce nie działa. Nigdy nie działa. Właśnie takie chodzenie na siłownię, tylko idziemy razem, bo prędzej czy później albo ktoś spadnie komuś motywacja, twój przyjaciel przestanie chodzić na siłownię i ty też przestajesz chodzić przez niego. Więc można iść razem, okej? Ale to ty chodzisz na siłownię dla siebie, ty chodzisz sam, czy ktoś przychodzi z tobą, czy nie, to nie powinno mieć żadnego znaczenia. Więc nie uzależniaj po prostu swoich celów, swoich marzeń od innych ludzi. Punkt 13 to jest to, żebyś wyeliminował różne dystrakcje. Wyeliminował różne rzeczy, które cię rozpraszają. Bo bardzo ważne jest, żeby umieć się skupić właśnie na swoim celu. I zarówno dystrakcje mogą być, wiesz, niekonstruktywne, wręcz negatywne w twoim życiu. No właśnie, telefon komórkowy to jest chyba obecnie w dzisiejszych czasach najgorsza dystrakcja dla większości ludzi. Bo tam jest tyle różnych świecidełek, migających lampek, powiadomień i wiesz, i aplikacji fantastycznych, i tyle wiadomości, i tyle różnych rzeczy, które nas tak bardzo uzależniają, że no, zabiera nam to po prostu całe godziny życia. Ale dystrakcje to tak samo mogą być inne twoje cele. Popatrz się, jako człowiek ambitny, a przypuszczam, że skoro oglądasz ten film, to jesteś człowiekiem ambitnym, to być może masz dużo celów, na przykład 10, które chciałbyś zrealizować w swoim życiu. Różnych, niektóre mogą wręcz być w konflikcie, bo cel, żeby na przykład zbudować rodzinę, no nie bardzo idzie w parze z podróżowaniem po świecie. To ci powiem z doświadczenia. Jak się rodzą dzieci, to nie jest najlepszy moment wtedy, żeby z takim małym bobaskiem po prostu lat... Da się, wiem, że niektórzy to robią, ale jest to ciężkie, jest to dużo cięższe. Więc dużo lepiej jest najpierw podróżować po świecie, zwiedzić świat, zobaczyć, co chciałeś widzieć, tak jak ja zrobiłem, a później założyć rodzinę i już wtedy nie masz żadnego ciśnienia, już zrobiłeś ten cel. Więc popatrz, ja stosuję taką zasadę, że po prostu w życiu też chciałem bardzo dużo rzeczy zrobić i wiem, że niektóre ze sobą kolidowały. Wiem też, że nie da się wszystkiego naraz osiągać, bo to wtedy w ogóle bez sensu jest. Człowiek się tylko stresuje, przeciąża i ani nie jest szczęśliwy, ani za wiele nie osiąga. Więc ja sobie ustalam tak, że okej, w tym roku na przykład 3 cele zrealizuję jakieś duże
i na nich się skupiam. I teraz jak miałem ich 10, to pytanie, czy ja z tych 7 pozostałych rezygnuję? Nie. Ja je po prostu odkładam na następny rok. Świadomie w tym roku 3, w następnym 3, w następnym 3, w następnym 1 i wszystkie 10 mam zrealizowane, a dodatkowo mogę to robić cały czas w życiu, mając jeszcze czas na przyjemności, na to, żeby odpocząć, żeby się nie przeciążać, na różne spontaniczne rzeczy, na radzenie sobie z problemami, których nie przewidziałem. Więc wtedy można żyć łatwo, fajnie, a równocześnie bardzo dużo osiągać. O tym też będę mówić w niedzielę na tym szkoleniu o zarządzaniu czasem, więc koniecznie pojaw się na nim, bądź spotkaj się ze mną i naucz się ode mnie właśnie, jak to się robi. Punkt 14 to jest regeneracja i równowaga życiowa. To jest bardzo ważne, żeby uniknąć właśnie przeciążenia, wypalenia albo nieefektywnego działania. No popatrz, co jest lepsze? Czy bycie człowiekiem wypoczętym? Jak jesteś wypoczęty, jak jesteś zrelaksowany, jak nie masz na głowie tysiąca obowiązków, nie doskwiera ci chroniczny stres, nie ma jakichś wielkich dystrakcji w twoim życiu, to jesteś osobą, która świetnie radzi sobie z różnymi problemami. Jakieś wyzwanie może ci zająć, na przykład, jeśli właśnie masz wtedy wysoką kreatywność, jesteś w stanie myśleć bardzo trzeźwo i jasno, to w godzinę załatwisz sprawę. Natomiast jak jesteś przemęczony, jak jesteś wypalony, jak nie masz na nic ochoty, twój organizm i pod względem fizycznym i psychicznym jest wyczerpany, to dana rzecz zajmie ci wtedy 10 czy 20 godzin na przykład, 2 dni. Więc po co się tak męczyć? Spraw, albo staraj się sprawiać, żeby działać cały czas efektywnie, żeby zachować właśnie tą równowagę. A potrzebna do tego jest właśnie regeneracja i relaks. Ja jako człowiek bardzo ambitny kiedyś miałem z tym problem. Zresztą do dzisiaj muszę się zmuszać do tego, żeby odpoczywać, bo cały czas chciałbym coś robić. Dlatego ustaliłem sobie na przykład, że poniedziałki to nie tylko wieczorem randka z moją żoną, ale cały dzień dla mnie to jest po prostu, no nawet staram się nie siąść do komputera. Ani razu. Nie robić nic związanego z moimi firmami, z pracą, z biznesem, z innymi sprawami. Nic po prostu nie ruszać. Poniedziałek nie umawiać żadnych spotkań, nie zapraszać żadnych robotników do domu, żeby akurat tego dnia coś robili, ja musiałbym to pilnować. Tylko żeby po prostu siąść sobie przy basenie, położyć się, mam takie łóżko fajne pod daszkiem, poczytać książkę, posłuchać muzyki, popływać, pobawić się z dziećmi, popływać z psem, wieczorem randka z żoną, obejrzeć film. No kurczę, jak ja uwielbiam te moje poniedziałki. Ale one mi też dają to, że ja właśnie mam cały tydzień, całą resztę tygodnia, mam do dyspozycji wysokiej energii, bo jestem wypoczęty, nie jestem wypalony, wręcz w poniedziałek czasem mówię, no zaczynam nabierać takiej chęci do roboty. Bo wiem, że nie mogę robić i zaczyna mi tego brakować, nie? Więc wtedy we wtorek jak siadam, no to już zapieprzam po prostu i dużo, dużo łatwiej mi się wtedy różne rzeczy osiąga. No i kolejna rzecz, punkt ostatni, 15. To jest to, żebyś znalazł sobie w życiu też, ja oczywiście wiem, że to wszystko zależeć będzie od tego, na jakim etapie życia obecnie jesteś, ale żebyś znalazł sobie właśnie cel, który jest większy niż twoje własne potrzeby. Dla mnie takim celem stała się misja pomagania ludziom. Tak ci wcześniej wspomniałem. Ja tą misję już opisałem w mojej książce dawno, dawno temu. Ja już pomagam ludziom od 22 lat w szkole ludzi. Jak miałem 18 lat, zacząłem to robić. Oczywiście wtedy to było amatorskie jeszcze, ale no od czegoś każdy zaczyna, prawda? Ale 22 lata już staram się właśnie was szkolić, jakieś tworzyć materiały edukacyjne, dzielić się wiedzą i doświadczeniem, inspirować, motywować do działania. I powiem ci, że jedna jest rzecz, kiedy człowiek próbuje spełnić, zaspokoić swoje potrzeby. Czyli chcesz zarobić dla siebie pieniądze, chcesz kupić sobie dom, chcesz kupić samochód, chcesz mieć na jakieś przyjemności, czy chcesz, żeby w ogóle przyjemnie i dobrze ci było w życiu. I to motywuje owszem do działania. Ale jeśli jesteś w stanie znaleźć cel, który jest większy niż ty sam, i o tym wie każdy, kto ma rodzinę, że ojciec czy matka, każdy zdrowy ojciec czy matka normalny, no to za swoimi dziećmi to by rzucił się w ogień. Czy dla siebie byś zrobił takie rzeczy? Albo ratować swój samochód? Być może nie. Ale jak widziałbyś, że coś zagraża twojemu dziecku, po prostu to zrobisz absolutnie wszystko, żeby mu pomóc. Jak robisz coś, co wiesz, że jest dobre dla innych ludzi. Tak jak widzisz, ja znalazłem tą misję właśnie, żeby uczyć ludzi, pomagać ludziom. Bo wiem, że to, co robię, redukuje ilość cierpienia w ich życiach i zwiększa ilość szczęścia i przyjemności.
co jest dla mnie ogromną misją, bardzo ważną misją, bo wiem, że potrafię to robić, że mam do tego pewien talent, że ludziom to pomaga i robię to już tak długo, że mam odpowiednie doświadczenie właśnie, wiem, jak to robić skutecznie. To jest misja, z której ja nie jestem w stanie nigdy w życiu zrezygnować. Nigdy. No bo nie mógłbym sobie spojrzeć w oczy, wiedząc, że jest tylu ludzi, którzy są pogubieni w życiu, którzy nie osiągają tego, co by chcieli, którzy są nieszczęśliwi, a ja jestem w stanie i ja mam rozwiązania, które mogą im pomóc. To widzisz, to jest wtedy tak silna motywacja, że ja dalej dla was nagrywam filmy, mimo że nie musiałbym tego robić absolutnie, że robię webinary. Przypominam ci, że w niedzielę się spotkamy, organizujemy Szkołę Wygranych. Gigantyczne wydarzenie, które wymaga naprawdę dużo pracy, ale ja robię to z uśmiechem na ustach, bo ja wiem po prostu, że to działa, że to wam pomaga. Więc spróbuj znaleźć też dla siebie, oczywiście to nie przychodzi łatwo, mi też to zajęło trochę czasu w życiu, żeby znaleźć taką misję, ale warto tego poszukiwać, bo jak to odnajdziesz, to nie będzie takiej siły na ziemi, która będzie w stanie cię zatrzymać. Więc mam nadzieję, że dzisiejszy film pokazał ci właśnie, jak po kolei, jakie elementy są potrzebne, żeby w życiu działać jak najefektywniej i zbudować życie marzeń. Jeśli uważasz, że to jest film wartościowy, to podeślij go ludziom, na których ci zależy. Podeślij go swoim znajomym, udostępnij gdzieś na Facebooku czy w innych miejscach. Niech inni również mają dostęp do tej wiedzy, bo przecież im więcej ludzi będzie to wiedzieć, tym świat będzie lepszy. Im ludzie będą bardziej szczęśliwsi i będą więcej osiągać, to tobie też będzie lepiej na ziemi. Więc wrzuć tak samo łapkę w górę, subskrybuj kanał, jeśli tego nie robisz jeszcze. No i zobaczymy się w niedzielę o 10:00, więc trzymaj się, miej dzisiaj wspaniały dzień. Cześć! Hey!